ten kiermasz, można powiedzieć, już jest udany, bo jest pełna sala Domu Kultury w Marciszowie. Jak pani to zrobiła? Tak. O dziwo, nasz Dom Kultury w Marciszowie wystawcy bardzo lubią i odwiedzają nas w dużej ilości. Są tutaj rękodzielnice spoza gminy Marciszów, ale również nasi tutaj lokalni mieszkańcy z danych sołectw. Również jest z nami zespół szkolno-przedszkolny z Marciszowa, młodzieżowa drużyna pożarnicza. No jak przeszedłem po tych stołach, to jest na czym oko zawiesić. Tak, jest na czym oko zawiesić, jest kolorowo, różnorodnie, multum przepięknych bombek, choinek własnoręcznie wykonanych, przepiękne, smaczne pierniki, na zewnątrz również smaczne gofry, ciepłe, grzane wino, coś dla duszy i coś dla ciała. Dużą atrakcją będą też występy dwóch zespołów i śpiewanie kolęd. Tak, tutaj mamy zaplanowane wspólne śpiewanie kolęd. Na scenie pojawi się zespół Biesiadny ze Świdnika oraz Wojciechowianki. Również będą występy taneczne. Wystąpi zespół taneczny Dance Life z Szarocina oraz występ młodzieży i dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Marciszowie. Tam też na zapleczu zauważyłem takie podziękowania wszystkim uczestnikom za dzisiejszy kiermasz. Tak, wszyscy uczestnicy, którzy gościli na naszym kiermaszu oraz na naszej bożonarodzeniowej scenie, zostaną obdarowani symbolicznymi podziękowaniami oraz przygotowana jest nagroda za najładniejsze, najpiękniejsze stoisko bożonarodzeniowe. Nazywam się Martyna Płaszczyńska. Martynka, do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Marciszowie długo należysz? Należy od początku roku szkolnego i cały czas działamy. No dzisiaj widzę Was tutaj tak bardzo dużo w tych koszulkach czerwonych, na tym pięknym kiermaszu. Co dzisiaj chcecie tutaj pokazać? Dzisiaj sprzedajemy nasze ręcznie robione ozdoby świąteczne, których dochód będzie przeznaczony na część na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a część na naszą bieżącą działalność. Czy te wszystkie piękne rzeczy same wykonaliście? Tak, sami ręcznie je wykonywaliśmy, zbieraliśmy różne materiały i ozdoby do ich wykonania. To powiedz, jaka grupa Was dzisiaj tutaj udział bierze? Ile osób? Około 15 osób nas dzisiaj tutaj jest. No i te piękne Wasze panie też są? Tak, jest pani Agnieszka i pani Ania. Czego by Wam życzyć? Jak najwięcej sukcesów. Dziękuję. Czym dzisiaj tutaj przyjechaliście na ten wspaniały jarmark bożonarodzeniowy do Marciszowa? No zespół Biesiadny przyjechał śpiewać kolędy, to po pierwsze. A po drugie dziewczyny z koła gospodyń wiejskich przywiozły trochę produktów regionalnych. Pasztety, orzeszki, pierożki, bombki na szydełkach robione. To w zasadzie nasze produkty. A, i ciasta. Te kolęd troszkę macie tam w zanadrzu przygotowanych do śpiewania? No w tej chwili mamy w repertuarze 10 kolęd. Chcecie tutaj zaprezentować je? No jeśli będzie potrzeba, to zaśpiewamy wszystkie. Czego by Wam życzyć w tym nadchodzącym roku 2020? No przede wszystkim rozwoju naszego teatru, który mamy również pod opieką. W najbliższym czasie jest spektakl Żurek 21 grudnia. No i planujemy na najbliższy rok dwa, może trzy spektakle. A co dla nas najważniejsze, mamy nadzieję, że w tym roku ruszy u nas budowa świetlicy. I to jest dla nas najbardziej istotna sprawa. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym pierwszym kiermaszu bożonarodzeniowym. Mam nadzieję, że dzisiaj nasze wspólne popołudnie minie nam wszystkim bardzo radośnie w atmosferze świątecznej, wśród rytmu kolęd i tych wszystkich pięknych ozdób razem poczujemy klimat świąteczny. Mam nadzieję, że mieszkańcy dopiszą i odwiedzą nas tutaj. Ja już na początku bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, wszystkim rękodzielnikom, wszystkim zespołom, które pojawią się tutaj na naszej dzisiejszej scenie i już życzę dzisiaj Państwu wesołych, zdrowych świąt, które niebawem się zbliżają. Dziękuję.
przygotowuje się zespół Wojciechowianki, ale spokojnie, niech Panie tutaj, Wojciechowianie, niech Panie sobie kończą pić. Dziękuję. Kochasz Ciebie na zawsze i wszędzie.
Jeden w Poznaniu świat zdały, dwa dzieciątko małe. Kiedy pięścią się rozwoją miasta i wsie całe. Kiedy przyjdzie syn twój do nas, o śliczna panienko, wtedy miłość ja dogarnię swoją dobrą ręką. Kiedy Poznaniu świat zdały, dwa dzieciątko małe. Kiedy pięścią się rozwoją miasta i wsie całe. Kiedy przyjdzie syn twój do nas, poślisz na panienko, wtedy miłość się ogarnie swoją dobrą ręką. Zespół Wiesiadny ze Świdnika. Ziemna
Chwili.